Magazyn muzyczny. Pepe z nami, dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Z najnowszym, świeżutkim, kilkudniowym albumem Balance. Tak. Udało się wszystko dopiąć, album jest i przede wszystkim o nim będziemy rozmawiać, ale zróbmy sobie taki pomost, bo dużo się wokół ciebie zazwyczaj dzieje, ale to jak ja mam, tak jak śledzę ciebie, mam takie wrażenie, że niektóre rzeczy są twoje, niektóre są z kimś. Ostatnio spotkałam Nelę na festiwalu Orange, akurat w dzień twojej premiery. O. I pytam, no jak tam, i co, i kiedy coś? Ona mówi, no coś tam będzie, ale mówię o tym, bo numery z nią, numery twoje, czy ty masz takie, nie wiem, na tablicy podział, moje rzeczy, rzeczy z kimś, czy w ogóle tego nie rozróżniasz, robisz? Po prostu robię, bo jest tak, że jak ktoś mnie zafascynuje swoim talentem, czy to wokalnym, czy instrumentalnym, to po prostu odzywam się do tej osoby i proponuję to, co tam mam w tej szufladzie. I tak, nie dzielę tego. Nie. Raczej jest tak, że jak coś zrobię, to mam takie, kurde, to by było fajne na przykład z taką osobą, albo na przykład bez żadnej osoby, ale nie ma jakiegoś takiego dzielenia, że ten folder jest dla Nelly, ten folder jest dla kogoś, ten folder dla kogoś innego. Nie. To raczej jest tak, że po prostu słucham sobie tego i albo mnie gdzieś tam w pewnym momencie oświeci, że no, na przykład Nela, albo, nie wiem, Discret, albo ktoś tam. No i tyle, ale nie ma jakiegoś takiego tutaj kalkulowania od początku, że zrobię numer z tą osobą i tak dalej, tylko to po prostu chyba gdzieś przychodzi naturalnie. Ja tak sobie teraz pomyślałam, jak mówisz, że też naturalnie o tobie mówię Pepe, a może trzeba doprecyzować, producent, i co byś sobie w ogóle dopisywał, jak masz tabelkę zawód albo wykonywany zawód, co wpisujesz? Nie ma takich tabelek. Nie ma takich tabelek, nie ma takich zawodów. Wiesz co, dobre pytanie zadałaś, bardzo dobre nawet powiem. Wydaje mi się, że producent, ale chyba przede wszystkim człowiek. Zawód człowiek. Zawód człowiek. Nie jest to łatwy zawód, ale no jakiś jest. Nie wiesz, tak pomyślałam sobie o tobie, bo jak właśnie mówiłam, naturalnie znamy się wiele lat, twoją muzykę gramy wiele lat i jesteś producentem, ale myślałam, że może gdzieś tam jeszcze coś szerzej można było dodawać, bo instrumenty nie są ci obce oczywiście, komponowanie i tak dalej, to wszystko, zastanawiam się, czy się to wszystko mieści w słowie producent, czy można jeszcze wypunktować dookoła? Dla mnie w ogóle, znaczy producent jako określenie tego, co robię, nie wiem, no ja, okej, z jednej strony czuję się producentem, ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest najwłaściwsze słowo, które tutaj pasuje, aczkolwiek innego chyba nie znajdziemy po prostu, więc... Twórca muzyczny. Twórca muzyczny, po prostu... Człowiek, który jest entuzjastą muzyki. Tak bym siebie określił. Szanowni Pepe. Tak. Z najnowszym albumem. Zanim zaczniemy grać, to powiedz mi, bo tak to pierwsze wejście chciałam, żeby było takim momentem przejścia od tego, co wcześniej robiłeś, do tego, co tu i teraz, czyli albumu Balance. Jak długo pracowałeś nad albumem? Bo jak gdzieś o tym myślałam, wyszło mi, że troszkę chyba siedziałeś. No troszkę siedziałem, bo to jest tak, że wszystko jest rozciągnięte w czasie. Są utwory, jakieś szkice, które powstają wiele, wiele lat wcześniej w ogóle i sobie je trzymam w szufladzie, bo na przykład, nie wiem, nie mam pomysłu na dokończenie albo stwierdzam, że to nie jest wystarczająco dobre i że to, nie wiem, musisz na tym popracować. A w przypadku tego ostatniego albumu, no to tak myślę, że 2 lata tak mogło zejść jakoś tak, bo to też dopinanie tego wszystkiego, zapraszanie różnych ludzi, czekanie na ich partie różne, to też trochę zajmuje, no nikt nie nagra swojej partii, nie wiem, w jeden dzień czy w tydzień, więc sobie cierpliwie czekałem, robiłem swoje, no i tak wyszło jakoś, że tak właśnie około chyba 2 lat mniej więcej.
więcej. No jak balans się ukazał, to już śmiga szeroko. Tutaj dostawam ciekawostkę od Grocha, chyba Grochu tak napisał, że to jest tak klasycznie, że najpierw Pepe za granicą, a dopiero potem w Polsce śmiga. No co? No, coś w tym może być. Ale też, no, wiadomo, jest mi miło, jak ktoś mnie za granicą zagra, coś tam powie w kilku słowach, ale tak samo jak w Polsce. Nie wiem, nie potrafię tego chyba jakoś tak wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Cieszę się z każdego feedbacku, który dostaję, z każdego gdzieś tam odsłuchu i tyle. Także, no, wiadomo, jest to miłe, że ktoś tam za granicą to potrafi docenić, ale wiem, że też w Polsce są osoby, które też to potrafią docenić. Radio Campus BBC, idziemy łap w łap. Proszę bardzo. Zagrajmy w tym momencie coś z swojego albumu, co gramy? Możemy zagrać numer z Dominiką Płonką, Zbywasz. Gramy Pepe cały czas z nami. Magazyn muzyczny. Zbywasz to numer Pepe,
naszego rozmówcy dzisiejszego, z Dominiką Płonką. Tutaj, jak słyszeliście na wokalu, album Balans kilka dni temu dosłownie się ukazał. Było trochę tytułem wstępu, opowiadałeś, z kim chciałeś pracować, jak pracowałeś, że na świecie się pojawiły twoje numery. W sensie nie pierwszy raz, pewnie nie ostatni, ale to jest taka zawsze ciekawostka, nie? No tak. Polski artysta, producent z Poznania, ale najpierw śmiga gdzieś tam, zanim ta fala wróci do Polski. Powiedz proszę trochę właśnie o gościach, o gościniach, o ludziach, z którymi pracowałeś, bo oprócz Dominiki Płonki już wymieniłeś Discreta, Run Forest, ten numer Canapping, to śmiga ostatnio u nas całkiem często, ale to nie są jedyni ludzie, goście na twoim albumie. No tak, jest jeszcze Jana, super utalentowana pianistka, jest Einar Indra z Islandii. Dobrze, to powiedziałeś, bo ja się tutaj przymieszałam, ale tak, to mnie trudno. Mam nadzieję, że bo to tak ksywa też jest taka właśnie, że przez chwilę się zastanawiałem, jak to się wymawia, ale tak właśnie. I jest Dominika, jest Run Forest, jest też na przykład Szymon Burnos, taki bardzo też fajny klawiszowiec, super utalentowany gość. Nie wiem, wspominałem o DJ-u Epromie? Chyba tak. Nie, jeszcze nie. Jest DJ Eprom, legendarny DJ. No, kluczem było zrobić coś z takimi osobami, które mogą coś wnieść do tej mojej muzyki i znieść ją na jakiś wyższy level. Nie kierowałem się jakąś tam, nie wiem, jakimś hype'em na kogoś, bo po prostu jak mi ktoś nie odpowiada w sensie, nie wiem, wokalu na przykład, nie jestem jakimś fanem takiego głosu, to po prostu no nie da rady. Więc to musi być coś takiego, co przykuje moją uwagę. No i taki był klucz mniej więcej w sumie doboru tych gości. Z Discretem, no to jest historia tego typu, że jestem fanem jego twórczości, to można tak powiedzieć na pewno, ale też no dla mnie jest to postać legendarna, tak samo jak na przykład DJ Eprom, i pomyślałem sobie, że to byłoby szalone zrobić z nimi numer i zaprosić ich. Na szczęście się to udało, nie było tutaj żadnych problemów, chłopacy się super zajarali pomysłem, no i każdy gdzieś tam swoje kilka groszy dołożył. Powiedz mi proszę, bo nie chcę zadać najgorszego pytania na świecie typu gatunki muzyczne i tak dalej, ale zastanawiałam się, słuchając albumu, jak to jest z instrumentami, bo może być takie wyobrażenie o producencie, że siedzi sobie, bity robi jakieś tam, bierze skądś, ale wiem, że w twoim przypadku to jest tak, że te instrumenty są żywe, tak to nazwijmy. Jak to wyglądało? No, powiem tak. Tam, gdzie chciałem dodać jakiś instrument, nie wiem, jakiś klawisz albo coś takiego, to dogrywałem. Ja generalnie jestem chłopakiem, który wyrósł na rapie, więc sampling i tak dalej, to jest taka metoda mi gdzieś najbliższa, więc po prostu samplowałem różne źródła po prostu i robiłem z tego taki swój autorski byt. Ale w jednym numerze, przepraszam, że ci przerwę, tak, miałam wrażenie, że samplowałeś sam z siebie, z któregoś poprzedniego numeru. Tak? Tak mi się wydaje. Slowly Jitter, tak? Ten przedostatni numer. Tam gdzieś miałam taki, albo to sznyt po prostu peposki, okay, albo nie miałam czasu, żeby tak sobie rozkminić, ale miałam wrażenie, że to jest coś, co już gdzieś w twoich numerach słyszałam. Gdzieś takie pianinko chyba, czy coś takiego. Okej, okay, to powiem ci tak, że ja bardzo, bardzo mocno staram się, żeby się nie powtarzać, w takim sensie, że nie brać na przykład sampla, który już wykorzystałem, czy jakiegoś motywu, bo naprawdę nie lubię się jakby powtarzać i staram się, żeby takich sytuacji nie było po prostu. Ale to może wiesz, może to twój styl, ja tak sobie... Może to jest kwestia właśnie też stylu, bo też podchodzę do muzyki w taki sposób, że ona musi być stylowa. Że to jakby, no to musi być stylowe, to musi być charakterystyczne, no wszyscy lubimy Quentina Tarantino, bo jest Quentinem Tarantino, bo robi takie, a nie inne kino, Jim Jarmusch tak samo na przykład, więc no ja trochę takie rzeczy z kina, gdzieś tam podejście do muzyki, po prostu staram się tak też podchodzić do niej właśnie, żeby robić to stylowo.
jakkolwiek to zabrzmi teraz, ale no po prostu jestem fanem takich właśnie stylowych rzeczy, gdzie to nie musi być pięknie wychuchane i tak dalej, zmiksowane, ale jeśli słyszę w tym po prostu coś, czego nie słyszałem wcześniej, coś, co ma taki swój właśnie styl i wdzięk, no to ja jestem kupiony. Przerwałam ci trochę, przepraszam, odpowiedź na pytanie o instrumenty, bo mówiłeś o samplingu, tak. A te instrumenty, bo to ciekawe dla mnie. Instrumenty. No, ja zazwyczaj robię tak, że partie klawiszowe sobie gdzieś tam dogrywam. Jeżeli potrzebuję na przykład basu, a wiem, że, nie wiem, takiego żywego basu na przykład, a wiem, że, na przykład, no, że nie wiem, nie zagram tego tak czy tak, to kogoś na przykład, nie wiem, poproszę o pomoc albo o sugestie i tak dalej, więc generalnie jest tak, że korzystam też jakby z talentów innych ludzi, którzy też potrafią dzięki temu to wszystko wznieść na wyższy level i jest to obopólna korzyść, bo ja też jestem po prostu tylko człowiekiem i zawsze mogę się czegoś nowego nauczyć, podpatrzeć, także generalnie pod takie instrumentalne podejście jak najbardziej, tylko też trzeba wiedzieć po prostu, kiedy to mogę zrobić samemu i to będzie miało dobry poziom, a kiedy jest potrzebna pomoc osoby trzeciej. Ale ty na ilu instrumentach grasz? Wiesz co, no ja kiedyś się uczyłem trochę na perkusji, trochę na pianinie, trochę na kontrabasie. Takie rzeczy i szczerze powiedziawszy, perkusja chyba dała mi najwięcej, bo no, poczucie rytmu, no tak chyba to u mnie jest najbardziej gdzieś tam wyczuwalne. Znaczy ja po prostu, nie wiem, ta perkusja i z nauki, z gry na perkusji wyniosłem najwięcej. Kontrabas, jak sobie myślę, to też jakby rytmicznie. No jest, tak, ale no generalnie to jest bardzo też ciężki instrument do opanowania, bo to też jest instrument, który no nie jest mały, do plecaka się nie schowa i tak dalej i nauka na nim też wymaga no niemałego poświęcenia. Ja kiedyś się zabierałam i w ogóle nie mogłam nawet zrozumieć, no bo na tym gryfie, tak. Nie ma jak na gitarze tych progów. Nie ma. I się zastanawiam, jak to ludzie robią. Moja nauka w szkole muzycznej wyglądała tak na początku, że po prostu musiałem stać przed lustrem z tym instrumentem. Na lustrze była przyklejona rozpiska właśnie na gryfie, jaki jest dźwięk i tak dalej. I po prostu też rozstaw jest tu istotny, paluchów i tak to wygląda gdzieś tam na początku i to są po prostu godziny, aż zaczynasz po prostu już tak naturalnie, ten jeden palec na przykład idzie trochę wyżej, więc to trzeba rozciągnąć te palce i na początku to tak trzeba po prostu ćwiczyć, żeby było jak najwięcej, że tak powiem, możliwości. Tak to wygląda. No to trudny instrument, bo gitara basowa, no to gdzieś można sobie tutoriala włączyć i coś. No niby tak. Przepraszam, spłycam, ale... Nie, bo ja zawsze mam taką rozchwilkę życiową. Mój tato, jaki instrument nie weźmie do ręki, to zagra, a ja nie. No, wiesz, no to jest, nie wiem, no to są tacy ludzie faktycznie, że ktoś chwyci instrument i już potrafi coś na nim zagrać, a są tacy, którzy po prostu, no nie wiem, no dochodzą do celu po czasie, no ale dochodzą. Albo nie dochodzą i rozmawiają w radiu z muzykami. Tak też może być, tak. Zagrajmy w tym momencie coś z twojego albumu. Co gramy? Możemy zagrać na przykład numer z Janą i z Einar Indrum. Gramy. To jest numer drugi na albumie Balans do rozmowy z Pepe. Wrócimy. After you
Magazyn muzyczny. Pepe cały czas z nami. Uśmiechamy się, bo poza anteną. Ja ćwiczyliśmy wymowę tego numeru, to znaczy tytułu tego numeru. Liminal Space? Liminal. Bo ja mówię, Pepe, trudne tytuły wymyślasz. No a Pepe na to nienawidzę. Tak, wymyślanie tytułów uważam, to jest po prostu, bardzo szanuję ludzi, którzy potrafią to zrobić i którym to przychodzi tak łatwo. Bo ja po prostu, no, mam problem zawsze z tym, za każdym razem. Nie wiem, z czego to wynika. Może po prostu z tego, że no, dla mnie tytuł, okej, jest ważny, bo też ma coś, może też coś sugerować i może być pomocny. Ale ja wychodzę z założenia, że nie tytuł jest najważniejszy, że jakby, no, nie powiesz o jakimkolwiek numerze, podoba mi się tytuł, ale muzyka już trochę mniej. No, to chyba nie jest za dobra recenzja wtedy. Ale wymyślanie tytułów, tak, to prawda. To jest coś, nad czym siedzę zawsze po prostu, bo no, to zostawiam sobie na sam koniec. Zawsze po prostu. A próbowałeś zapytać czata GPT? No, tytuł? A widzisz, to jest dobry kierunek. Nie, no, sztuczna inteligencja, kontrowersyjny temat. Ale wiesz, bo może być coś bardzo dobrego albo coś bardzo złego. Ostatnio rozmawiałam z człowiekiem, który na studia potrzebował radiową ramówkę stworzyć na zaliczenie i wrzucił do czatu GPT nazwa audycji poradnej. Chat GPT zrobił poputka.
Sam by na to nie wpadł. Prawda? Przetworzył, wyszło. No nie, to jest... nie, taki tytuł to akurat, no, wierzę w to, żebym siedział troszeczkę, ale wpadłbym na to ostatecznie, że tak może się nazywać. Nie, chyba tutaj, nie wiem, no, to jest naprawdę wymyślanie tytułu, to się wydaje, że to jest takie, no, niby łatwe, niby tak przychodzi, o, ale jeżeli ktoś chce trafić w jakiś punkt, sedno, no to nie wiem, czy to jest takie wtedy aż takie łatwe. A propos tytułów jeszcze, album nazywa się Balans. Tak. I zastanawiam się, bo liczyłam, ile jest numerów z wokalem, a ile nie. Czy o to chodziło z balansem? No mniej więcej. Generalnie też chodziło o taki balans gatunkowy, balans taki, jak ty zauważyłaś, że właśnie są, no można powiedzieć, połowa numerów jest wokalistami, wokalistkami, a połowa numerów jest instrumentalna. I też taki balans, wydaje mi się, taki wydźwięk po prostu, że ta, jakby, jak ktoś by sobie posłał tego z płyty winylowej, to te pierwsze cztery numery, no ja bym nie określił, nie byłbym skory do określenia ich jako takie, nie wiem, weselsze. Są takie trochę ciemniejsze, bym powiedział. A ta druga strona, czyli tam gdzieś od numeru z Diskretem, robi się weselej. Tak jakby ktoś zauważył światło w tunelu. Okej. Czyli taki balans życiowy. Też taki jest balans życiowy, bardzo ważny uważam, żeby nie dać się jakby zwariować, żeby gdzieś po prostu iść przez życie, nie dając się zwariować. Czasem słońce, czasem deszcz. Czasem słońce, czasem deszcz. No właśnie. Bo i mamy tytuł. Dobre, nikt tego nigdy nie wymyślił. Na pewno, to nie ma czegoś takiego. Powiedz mi jeszcze a propos balansu albumu, bo ja zwracam uwagę na ekipę wokół. To jest You Know Me Records, super ekstra ekipa jak zawsze, ale widziałam, że Envy też tam coś podziałał. Tak, Envy jest odpowiedzialny za mix, jest odpowiedzialny za master. Gdzieś tam podpowiadał też na takim etapie produkcyjnym. No, Envy jest kozakiem, jakby nie było, no to ma złote ucho według mnie i to też naprawdę duża zasługa jego, że ten album brzmi jak brzmi i naprawdę cieszę się, że mogłem z nim robić, bo to jest takie ciche marzenie, tak jak, nie wiem, moim cichym marzeniem było zrobić numer z siostrami Przybysz. Ale to jest super numer. Dziękuję. Czy na przykład z Diskretem, czy z Epromem. To jakby to są takie ciche marzenia, ale gdzieś tam kiedyś myślałem o nich w kategoriach, nie no, kto chce nagrywać z takim no-name'em i lepiej sobie dać spokój, ale gdzieś tam pojawia się jakaś odwaga i ci ludzie okazuje się, że są skorzy, chętni do tego, żeby coś podziałać razem, a ja po prostu wtedy, o kurde, wow. Fajnie, fajnie, no bo no, to jest mimo wszystko gdzieś tam takie marzenie, które udaje się spełnić. I właśnie z Envy jest też tak, bo jestem fanem jego muzyki, jego działań artystycznych, muzycznych i po prostu chciałem z nim, autentycznie chciałem z nim pracować. Po pierwsze czegoś się nauczyć też od niego, a po drugie po prostu, no wiem, że to jest facet naprawdę z doświadczeniem, który no zjadł sobie na tym zęby, więc wiedziałem, że no może wyjść z tego coś dobrego. Ja nieraz jak słucham numer i wydaje mi się bas, kontrabas podejrzany, patrzę czy to Envy, nieraz się zgadza. Bo on ma takie to basowe gdzieś charakterystyczne brzmienie. Oj tak, Envy lubi bas. Pozdrawiamy Maćka. Ale a propos, mówiłeś o siostrach, ja też pomyślałam sobie o numerze Francis, który też parę lat temu wyszedł. Tak. Twój, to z kolei siostry Grabasz. Tak. Justyna, Natalia. Pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Justyna w Trójce teraz śmiga, a Natalia, nie wiem, ale one śpiewają wciąż w jakichś chórach razem. Tak, widziałem nawet na Instagramie chyba ostatnio w relacji właśnie, że jakiś tam koncert jej chóru był właśnie i tam widziałem dziewczyny, także super, fajnie, bo one też naprawdę mają fajny głos i jak się te głosy połączy, to już jest w ogóle super sprawa, bo w tym utworze, który wspominałaś właśnie, to tak jest, że one śpiewają po prostu no naraz i generalnie to też daje fajny efekt, nie wiem, one mi się kojarzą gdzieś tam po prostu
Jest taki duet, żebym teraz dobrze nazwę wymówił, eBay, coś takiego. To są dwie siostry takie właśnie zagraniczne i to mi się gdzieś tam skojarzyło i po prostu byłem pod mega, mega wrażeniem tego, jak one śpiewają, bo one naprawdę, siostry Grabarz, dobrze śpiewają, naprawdę dobrze śpiewają. Ja uważam, że może ty, może ktoś powinien zrobić projekt z dziewczynami, bo one są bliźniaczkami i to też moim zdaniem wizualnie jest przepiękne. Tak. Bardzo, 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 bardzo utalentowane dziewczyny i przy okazji też trzeba powiedzieć, że bardzo ładne. Tak. Ale uszy je spędzą teraz. Zagrajmy w tym momencie coś z swojego albumu. Co gramy? Może zagramy Kanaping. Gramy to numer z Run Forestem i do rozmowy z Pepe. Wracamy. Bez walki nie mam więcej zmartwień. Jak mam się zabrać za coś, nic się nie opłaca. Wtapiam się w kanapę. Ja nie mogę, nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. A świat ciągle gna, nie umie się zatrzymać. Przecież to nie moja wina, ja tylko się staram się trzymać. I na co mi cały ten głupi wysiłek, mój kamień się toczy, ja syzyf. Kolejny dzień, kolejny kryzys. Ja nie mogę. Nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Czas leci mi przez palce. Gapię się na ścianę. Znowu się zatracam w korytarzach znaczeń. Ja nie mogę, nic się nie układa jakoś w moją stronę. Szereg niepowodzeń, ja rozkładam dłonie. Chyba ktoś, kto mnie nie lubi, myśli o mnie. Kanaping, ten numer za nami, Pepe cały czas ze mną, tutaj też Run Forest, album Balance, najnowsze dzieło Pepe. Omówiliśmy ludzi, jak tutaj powiedzieliśmy sobie poza anteną, pomawialiśmy co niektórych, tak. Nie wiem komu jeszcze się należy, ale same dobre słowa. Same dobre słowa, o każdym kto się udzielał na tej płycie powiem tylko i wyłącznie same dobre słowa. Ja mówiłam trochę o tej wizuła, że ja widzę siostry Grabarz, tak teraz to już jest nazwa, Pepe i siostry Grabarz. Tak. Bo ja mówiłam o tym, że widzę to, a twoja kładka to też Barakus, to też jest w ogóle ekstra wątek. Tak, to jest Barakus, ale to jest też zdjęcie Wojtka Koziary. I no tak jakoś wyszło z Barakus, że od początku chciałem z nią gdzieś tam współpracować, bo no kurde, robi naprawdę fajne rzeczy i
sobie tak wymyśliłem, żeby była w tym jakaś konsekwencja po prostu, żeby było widać, że to jest po prostu gdzieś tam w symbiozie właśnie z Barakus i bardzo, bardzo lubię to, co ona robi i byłem pod naprawdę dużym, dużym wrażeniem, jak dostaliśmy właśnie już przygotowaną całą okładkę tył, bo za każdym razem mam wrażenie, że ona jakby przeskakuje o level wyżej. I to jest super, naprawdę. To nie ma sufitu. I nie ma sufitu, właśnie, to jest najlepsze, że tam nie ma sufitu, że ona po prostu za każdym razem robi to, no, że jest najpierw wow, potem o, wow, a na końcu jest wow. Więc za każdym razem jest no, super, naprawdę. No i zdjęcie Wojtka Koziary, to też jest tutaj ciekawa historia, bo tego fotografa znalazłem na Instagramie i już dawno temu, super zdjęcia zrobił, robi nadal i też pomyślałem sobie, że a zagadam, bo jakby stwierdziłem, że czemu nie i też tutaj zaskoczyłem się pozytywną reakcją, odpowiedzią. Nie było tam żadnego, nie wiem, gwiazdożenia, stawiania jakichś absurdalnych warunków, nie do przeskoczenia i tak dalej. Miałby do tego prawo oczywiście, ale spotkałem się z taką, no właśnie, życzliwą reakcją, więc super, naprawdę, bo no, fajny taki team się udało zebrać, bo uważam generalnie tak, że najlepiej rzeczy wychodzą, kiedy się robi je kolektywnie po prostu. Kiedy ktoś coś daje od siebie, co umie najlepiej i wtedy się jakoś to fajnie zazębia. Czyli kolejny twój projekt to orkiestra i będziesz dyrygentem. Nie, chyba nie. No chociaż jest to ciekawy pomysł, ale tego bym już chyba nie dygnął, bo jest już tam tyle osób po prostu do kierowania, do... No nie, to chyba by to przerosło moje siły i bym chyba odpuścił, ale no są osoby, które dają radę, nie wiem, Wojtek Urbański bodajże, tak? On też ma swoją orkiestrę. Tak. Naprawdę szacun dla gościa, bo no to nie jest, podejrzewam, łatwe zadanie skumulować w jednym miejscu tyle osób i jeszcze powiedzieć, ty masz grać tak, ty tak, ty tak. Także ja nie wiem, czy podobałbym, może kiedyś spróbuję, nie wiem, ale zobaczymy. Pogadajmy jeszcze chwilę o wydaniu twojego albumu, bo ukazał się winyl. Tak, to jest na winylu, jest też w cyfrze. Winyl bardzo ładnie wydany przez You Know Me. Tutaj Groch no, znowu stanął na wysokości zadania i wszystko zapiął po prostu idealnie i płyta wizualnie też się super prezentuje. Jest w dwóch wersjach, klasyczna czarna i limitowana kolorowa. No, z Grochem to można konie kraść po prostu, tak bym powiedział. Podwiezie na rowerze. Podwiezie na rowerze, wskaże fajne drogi dotarcia do Radia Campus, ale ostatecznie i tak wybiorę autobus, bo nie jestem stąd. Ale tak, tak, no złoty człowiek. Jego też swędzą uszy, już wszystkich załatwiliśmy. Wszystkich, chyba wszystkich. A powiedz mi jeszcze, jak to będzie wyglądało po balansie, znaczy z balansem granie, bo ty w takiej formie DJ-skiej będziesz grał? Są też jakby głosy, więc jestem ciekawa, czy jest pomysł już, czy może jesienią na to, żeby trochę pograć? Wiesz co, jakieś pomysły w głowie raczkują. Jak wydawałem Eskapizm, to tak się złożyło, że mogłem sobie grać z perkusistą. I to był taki też fajny element, który też właśnie robił różnicę pomiędzy graniem takim właśnie stricte elektronicznym, gdzie jestem sam i ja i samplery, a takim właśnie graniem z perkusistą. Więc chciałbym do tego wrócić, ale to sobie gdzieś tam powoli raczkuje i też sobie to gdzieś tam planuję. Wyobrażam sobie, jak to by mogło wyglądać, bo też jakby istotne jest dla mnie to, ja bardzo lubię grać w takiej formule, inaczej, jeszcze inaczej powiem, elektronika moim zdaniem fajnie się prezentuje na żywo, kiedy jest grana longiem jak DJ set właśnie. Kiedy nie ma takich, jak na innych koncertach, nie wiem, takich artystów, nie wiem, popowych, jakichkolwiek innych, że jest piosenka, przerwa,
nie wiem, ja bardzo lubię tak, bo to jest po prostu, no, można to tak fajnie wszystko wtedy połączyć, że ten efekt też jest inny. I do tej pory właśnie odbiór takiej formuły, że gram to w formie takiego seta, niezależnie czy z perkusistą, czy sam, był fajny, naprawdę fajny. Ludzie podchodzili i propsowali to, więc chciałbym to zostawić. Tylko no właśnie chciałbym to jakoś fajnie pomieszać, jakąś dramaturgię rozpisać w tym. No dobrze, ja jestem zaintrygowana. Okej, okay. O to chodziło. To co, odsyłamy do albumu Balans. Można w internetach, można do ręki, winylowo. Piękne wydanie. I co, odsyłamy do twoich mediów społecznościowych, żeby być na bieżąco i śledzić? Tak, zachęcam. Znajdziecie mnie na fejsie, na Instagramie, głównie tam. Ja dodam, że Pepe z kropką. Pepe z kropką, nigdy bez, dokładnie. Bo na streamingach, jak się wrzuci Pepe, to też nieraz świnka wyskoczy. No Pepe. Tak, ja sobie zdaję sprawę, już sobie dawno zdałem sprawę z tego, że jest to problematyczna ksywa, ale przyznam szczerze, że jak zastanawiałem się w ogóle nad jakąś ksywką, to ta przyszła mi tak naturalnie, bo jest ona ze mną od maleńkości. Więc wymyślanie siebie na nowo pod jakąś inną ksywą dla mnie byłoby po prostu taką, no, tak jakby proteza ręki po prostu, no coś nie tak, nie? W takim sensie, że no nie wiem, to Pepe już jest dla mnie tak zakodowane w głowie u mnie, że nie wyobrażam sobie zmiany ksywy, no chyba, że nie wiem, zacząłbym wypuszczać muzykę pod własnym nazwiskiem, no to jest to jeszcze dla mnie jakoś okej, ale taka zmiana ksywy z Pepe na coś innego, to nie. Ale nazwisko jest plastyczne i pomyślałam sobie o dziewczynach. Justyna Natalia Grabarz. Jest rajski, raj, Grabarz. Grabarz w raju. No, po prostu. Może niektóre rzeczy nie powinnam mówić na głos, ale tak się skojarzyło. No tak. Niebo, piekło, już lecimy, nie? No, w sumie to jest ciekawe teraz skojarzenie, to tak. Kończymy, bo mam już same najgorsze pytania. Powiedz, co gramy na koniec. Może na koniec zagramy tyk, 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 tyk. Tak sobie zapisałam drukowanymi. Bo ja też liczyłam, ile razy do tyki, tyki jest. No ja potem generalnie jest taka śmieszna sprawa, bo wiadomo, przychodzi okładka gotowa, wszystko trzeba posprawdzać. I ja sprawdzałem właśnie tyk, 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 ile razy to jest, bo ja się mogłem po prostu walnąć i też napisać, no wiadomo, jakiś szum komunikacyjny mógł się tutaj wkraść, więc liczyłem po prostu, czy to tyk, tyk, tyk się zgadza, ale wszystko się zgadza, także jest tyk, 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 tyk. Tyki, 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 cztery, nie? Cztery jest. Tyki, 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 kończymy magazyn muzyczny. Pepe był ze mną. Ten numer, który zamyka album Balans, gram na koniec. Pepe, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kasia Rodek, do usłyszenia.